Hej, 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 witam Was serdecznie, z tej strony Leukante. Takiż mamy piękny widok z naszego apartamentu, słuchajcie, no na razie jakby pusty, nie? Ale to, że pusty, w zasadzie pusty tylko przez chwilkę. Ponieważ my mamy do rozszyfrowania kilka chipów. Proszę, fontanna. Kwarc solarny. Doniczka. No jak brak? A gdzie moja chałupa? No przecież... No bez jaj. No bez jaj, przecież miało przyjść... Coś na mnie spadło. No i nie da się tego rozszyfrować. Czekajcie, bo ja mam coś... Coś dziwnego z dźwiękiem dzieje się u mnie chyba. Ale tylko chyba. To widzicie rzeczy, które mam przy sobie. Ojene. Dobra, czekajcie, muszę sprawdzić, co się dzieje, bo coś jest chyba nie tak. No dobra, mam nadzieję, że teraz już będzie... Dużo, dużo lepiej. Okej, słuchajcie, to co mam tutaj, to wpadłam na pomysł, że skoro tu w kolektorach wodnych, tu pod domem, zbiera nam się taka zwykła ikra. O, tu gdzieś? To tu gdzieś jest? Tu. Tu się zbiera ten zwykły, ten i zwykła ikra. To może jakbyśmy polecieli gdzieś dalej... O, zobaczcie, jaki śnieg już urósł, grubulek. A ty? Ten jest jeszcze większy. No tak, bo on ma rozmiar 5. No. Cudo. Tu zobaczcie, jaki śliczny. No właśnie, jak już podziwiamy. Jaki jesteś ekstra. To słuchajcie... To polecimy jeszcze w kilka miejsc i porozstawiamy sobie te kolektory, bo ja mam taki dziki pomysł, że może, kto wie, będą nam się zbierały może nie inne planktony, ale może będzie się zbierała inna ikra. I przez to, że będzie inna ikra, to ja będę mogła sobie... Bardzo takie żabulki. To ja będę mogła sobie rybcie szybciej nadrobić, nie? Jak będą różne ikry. No ale to, czy będzie inna ikra, czy nie, to się okaże. No dobra, słuchajcie, to ja lecę w miejsce tam, gdzie chcę to rozstawić i tam się widzimy. No to jestem na miejscu. Patrzcie, ile tu żabek. Jaki tu tłum pięknych żabulków. Tu gdzieś to postawimy. A czy ja to już zabrałam? Zabrałam. Ale zobaczcie, tu żabcie. I tu skrzekulek. I tu? O, ile skrzeku. No dobra. Stawiamy to. Robimy przynoś. Tam będę musiała szafeczkę na skrzek, słuchajcie, wymienić. Koniecznie. Bo się okaże za sekundę, że mi się, prawda, nie mieści już. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. Te nasze drzewka, które tu rozstawialiśmy, już porosły. Całkiem przyjemnie to wygląda. O, tutaj też wrzucimy. Pewnie, że tu też wrzucimy. A co... da się? Tutaj tak... Tu raczej ryb nie będzie. Tu raczej ryb nie będzie. Ja nie wiem, słuchajcie, ja cały czas spotykam larwy. Chciałam powiedzieć zwykłe, a to jest nere! Hej, nara! Chcecie? Może będą jeszcze jakieś inne?
Ja tyle się nalatałam, słuchajcie, za tymi motylami. W ogóle mam jakiś taki ten, że ja bym chciała, słuchajcie, wszystkie motyle mieć odkryte. Wszystkie żaby i wszystkie ryby. Ja nie wiem, czy to jest realne. Ja podejrzewam też, że tu się nie ubędzie bez jakiejś listy. Słuchajcie, tych zwierząt, bo sama z siebie, no to jak ja mam to wykombinować, że mam już wszystkie albo nie mam wszystkich. Ale kurczę, no jak już jednego znalazłam, to mnie tak kusi, żeby tu pochodzić, nie? I znaleźć kolejnego. A tu pewnie tak dobrze nie pójdzie. O, roślinka, roślinka, chcemy roślinkę, tu zielone. Zawsze mnie mylą te kamyczki takie. Mam wrażenie, że tu będzie coś. Ja wiem, że tam przed chwilą spadły jakieś meteoryty i w ogóle, ale mnie to nie kompletnie nie pociąga na tym etapie, ten meteoryt. O, to tak, to się przyda, żabulki będziemy tworzyć. To nam się przyda. Tutaj stoi ta nasza kanciapa cały czas. Żaby się po tym rozchodzą. Skrzynka! W takim miejscu! Ja! No, że ja jej wcześniej nie widziałam. Przecież kręciliśmy się tu w tej z powrotem. Tak swoją drogą właśnie mi się przypomniało, gdzie jeszcze nie weszłam. Wy pewnie krzyczycie do ekranu od dawna, nie? Że gdzieś, prawda, jestem nie tam, gdzie trzeba. Jest skrzykulek? Jest skrzykulek. I tu. I tu, no dobra. Polecimy tam. Ja sobie miejsce zwolnię, jak tylko. Kurka. Chip, no ale chip mi już nie jest niepotrzebny zupełnie. Tylko kurczę, ja kupowałam przecież chipy. Ten chałupy naszej, prawda, dużej i w ogóle. I nic nie ma z tego. Ja nie rozumiem tego. Dlaczego mi nie, to nie przyleciało? Kupowałam kopułkę tą kulistą. Może jeszcze siedzi w tej, w rakiecie, ja tego nie wyjęłam. Wiecie, bo przygotowałam się, żebyśmy już trochę mieli, żeby można było dzisiaj pobudować, coś porobić. A to jakiś taki, ja nie wiem. Ja nie wiem. No dobra, lecę, jak znajdę jakiś fajny zbiornik wodny, to się widzimy. No okej, mam tutaj jakieś takie małe miejsce. Nie wiem, czy to prawda. Zaraz. Zadziała jak trzeba, ale niech se stoi. To raczej ryb nie ma w czymś takim, no ale dobra. Ale niech będzie, nie? O, tu już ryby mogą być. Tu jest niżej. Prawda. To rozstawimy tego jeszcze tu. Leć zapotrzebowanie, żebym nie musiała kombinować. Czy mam jeszcze? Nie mam. No to właściwie mogę się pokręcić. Jak tu pięknie! To są te złote drzewka, które ja tu wstawiałam jakiś czas temu? Tak. Lilia. O, jakie ładne. Wygląda, jakby jesień w Polsce przyszła. Świetne. Świetne. Co mi się przypomniało, miałam wam powiedzieć. Przypomniało mi się, że jeszcze nie byłam w jednym miejscu, co do którego też krzyczyliście, że tam powinnam być. I to jest pod samą bazą w zasadzie. Że jest takie miejsce, którego nie odwiedziłam. Jest tam ściana, którą powinnam móc rozłożyć.
A ja jakoś tak niekoniecznie tam byłam. Dobra, tu jeszcze za tym jest taki zbiorniczek, gdzie moglibyśmy dołożyć. Na pewno tam przy takich tych. O, tam daleko, tam są zbiorniki wodne. I tam po drugiej stronie przy kraterze i przy tym takim wodospadzie z ukrytą jaskinią w środku. O, i w ogóle w tej jaskini takiej. O, i tu moglibyśmy. I przede wszystkim w tej jaskini. W tej takiej podwodnej, tej takiej fajnej. Gdzie tam było miasteczko, czy coś tam ukryte takie, nie? To tam byśmy potrzebowali. No dobra. To prawie jestem. To znaczy od razu podlecimy w to miejsce. Wezmę sobie ten tu rozrzucenie, znaczy tu rozwalanie ścian od razu. Pięknie to wyglądają. No dobrze, bo wy mówicie, że tu gdzieś coś jest. I ja jakoś tak to traktuję cały czas po macoszemu, nie wiedzieć dlaczego. A tu, prawda, podobno w tej ścianie gdzieś jest takie miejsce, że ja je powinnam móc rozłożyć czy coś. I tam wejść, no ale nie mogę. Słuchajcie, no żadnego kawałka tej ściany nie jestem w stanie rozebrać. A tu? Tu też nie. Tu też nie. No tu już jestem za daleko, bo mówiliście, że to jest tu bliżej. No ale jakby. No nie idzie. No nie idzie. No klikam jak porąbana. Słuchajcie, no nie no. No nie i koniec. Tu jest taka dziwnie wyglądająca ściana. Tu coś poszło. Sentinel Corp. To co to tak jak my trochę. Wysłaliście mnie tu na śmierć. Wiedzieliście, że nic z tego nie będzie. Macie wszystko w dupie. Zależy wam tylko na zysku kolonizacji. Ten, kto uzna, że to dobry pomysł, niech smaży się w piekle. Przebaczenie nigdy nie wchodziło w grę. Niech cię szlak, Sentinel Corp. To jest ten ksiasiosiank. My od niego mamy ksiodan. Siodan. Siao, mały jakiś dan, tak? No dobra. My od niego mieliśmy więcej informacji tu. Ale że co? Przebaczenie nie wchodziło w grę. Czyli że co? Mimo tego, że my tu wszystko robimy, to oni nam nie odpuszczą i my tu zostaniemy jednak? To po co ja robię tą całą rakietę i w ogóle wszystko? No ale z drugiej strony on tego nie skolonizował, bo przylecieliśmy na brzydką, pustą planetę, nie? To może swojego nie zrobił po prostu i dlatego tutaj tak został brzydko. O, ale znowu. Panie. Zaraz, ty chodź. Ty chodź. Ty tu, ty tu, ty tu, ty tu. Dobra. Spróbujmy, ale ja wątpię, że ja je rozszyfruję. O właśnie, co, jakby mam te chipy nie wiedzieć po co, nie? Takie zbieram, żeby pozbierać. Czy w tobie? No właśnie.
Może ja jej nie wysłałam, żeby tu kupić. Okrągła kapsuła mieszkalna z kopułą. Kupmy sobie taką. Kupmy sobie taką. I na to też nas stać. A co tam? Nie pamiętam, czy kupowałam tego. Skrzyk chyba kupowałam. Łóżko i kanapa. No właśnie. Już miałam kupić to i to. I co? O. No nic. O, widzicie, tutaj jeszcze doszły mi takie rzeczy. Ponieważ, prawda, mam. Musiałam tam dostawić. Niech się robi kwarc na wysyłkę i ten. No i skrzynka ze śmietnikiem, bo tu już prawie po prostu pełno. I teraz tak, płytki drukowane. Wezmę dwie i cztery nadstopy. Tylko po to, żeby sobie na pięterku postawić skrzyneczkę. Tu gdzieś. Dobra. Odpalamy tą skrzyneczkę tu. Kurka, no nie da się jej tak ładnie postawić. Ech. Nie mogę tam. Ale tu nie chcę. Tu nie chcę, bo nie przejdę. No niby przejdę, dobra. No niech będzie. Niech będzie, że tu przejdę. A, nie tak. Musimy jeszcze tu ustawić zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie na wszystkie skrzeki. I na każdą ikrę. Dobra. To właściwie wiecie co? Ja tą małą skrzynkę też tu zostawię w sumie. Bo to tak. To jest ten na 600 motylek. Dobra. Skoczmy na piąterko. Ja nie pamiętam, czy ja go tu mam takiego. Nie mam tu takiego. Ach, jeszcze dwóch mi brakuje. Tu jeszcze dwóch mi brakuje. No właśnie, ale te łóżka personalizowane. No nie mam tego. Mam tylko takie ładne. Musimy to iść zrobić szybciutko. Kicamy. Musimy to zrobić. Jeszcze jedno. Jeszcze? Co ja tak wysoko wlazłam? Dobra. Czego ja tu potrzebuję? Nadstop nawóz, nadstop ze żelazo, ze onit. Żelazo. Ej! Ale jak to nie ma zeolitu? Jak to nie ma zeolitu? A to się robi w domu? Nie. To się panie robi na zewnątrz. Dobra. To proszę tu. Ach, i tu drzewo mogę jedno wsadzić. No dobra. Czy ja mam jeszcze jakieś drzewa? Skitrane, grzybowe. Może nie będzie najpiękniejsze? Ale je sobie tu wsadzimy. Zeolitu brakuje. No i jak to się stało? Jak do tego doszło? Nie wiem. Kurka.
Zeolit wziął, był, wyszedł. Znaczy, ja wiem, jak do tego doszło, nie? Tu, to przez to. Skończy się na razie robić. Jak my tu stoimy? 220, kurka, to jeszcze kupa czasu. Ludzie, larwuniek tu tych zwykłych po prostu jest od pioruna. A nie, te żelazo. Żelazo mi było potrzebne. Złote nasiono też sobie weźmiemy. Magnez, kobalt, nawóz. Proszę bardzo. Magnez, kobalt, nawóz. Tu gdzieś? No, może gdzieś wyżej. Może faktycznie gdzieś wyżej. Tu już są kwiatuszki. A ty nie masz tak smętnie tych kwiatuszków. Postawię ci jeszcze jednego. Niech se tu rośnie. To jest w ogóle poroniony pomysł budować tą bazę tak, żeby była ładna, bo mam taką ochotę, nie? To jest chyba po prostu jedyny taki przypadek w internetach, że ktoś robi tak bazę. No nic, słuchajcie, to ja czekam na rakietę. Może wykombinuję jeszcze tutaj. O, może tak, może jeszcze wykombinuję rzeczy na. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 na 4. To tak. I co tam jeszcze było potrzeba do tego kolektora? Nadstop. No to będzie. I polecimy jeszcze porozstawiać, słuchajcie, te kolektory trochę, co? Dobra, to widzimy się nad zbiorniczkiem. Słuchajcie, wróciła rakieta. Ja dotarłam nad wodospad. Więc rąbniemy to sobie. Tu pływają jakieś ryby, więc sobie to zrobimy. Chciałabym się tu jeszcze przebiec, zobaczyć, czy będzie jakiś motylek. Ale kurka, co tu jest? Nie wyglądało, żeby był motylek, ale była jakaś kasa. 500. No dobra. 600 przywiozła rakieta. Jest jaki. Nie, to rzadka larwa. Ale to też dobrze, bo sobie zrobimy motylka. No i co? Tutaj takie ładne fruwają i co? I nie będzie żadnego dla mnie? No daliby jednego jakiegoś. No i nic, no. To się tylko błyszczy. I wiecie, na co jeszcze wpadłam? My tu mamy zejście do tego grzybowego biomu, nie? Tam pod spód do jaskini. Może by tam w tej różowej wodzie umieścić ten, co wy na to, kolektor i sprawdzić, czy nam stąd jakiś wyniesie, że tak powiem, może dziwne rzeczy. Całość. Znaczy, nie wiem, czy to ma sens, nie? Ale pomysł jest pomysłem. I go realizujemy. No dobra, to teraz słuchajcie, nad krater i do tej jaskini tam i już. I to będzie chyba tyle. Tak mi się wydaje. Tu plus jaskinia i to będzie komplecik. Polećmy sobie w tą stronę. Zawsze. No nie to, co trzeba, prawda? Proszę uprzejmie. Będą tu jakieś motylki dla mnie. Nawet jaj nie ma. Już nie mówiąc o motylkach.
Stąd na pewno zabierałam, to już nawet nie sprawdzam. No jak ładnie wyglądają te niebieskie drzewka. Myśmy je tutaj niedawno dosadzali. Całkiem ładnie urosły. Całkiem miło to wygląda, słuchajcie. Dobra, to jeszcze musimy zlecieć tu. Jak grzmotnęłam. Naprawdę nie myślałam, że grzmotnę. Myślałam, że jakoś... Ła! No nie myślałam, że grzmotnę. Naprawdę. Dobra, no. No tyle. Już mogłabym to wnieść tam dalej w sumie, gdzie są ryby takie ładne, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie w ogóle. No dobra. To wracam do domku. Widzimy się w bazie. Jakaś masakra. Nie uwierzycie. Nie. Nie uwierzycie. Od kiedy ja mam to wyłączone? O nie! Bez jaj! Bez jaj! Czego nie widzieliście? Nie widzieliście wielkiego wybuchu. Nie widzieliście tego, że wysadziliśmy kulę w powietrze. O nie, właśnie się załamałam. Właśnie się załamałam. O nie. O nie. O nie. Pokażcie mi to. Czy... Ja! Ups. I na tym skończymy dziś. No dobra, słuchajcie, nie zostawię was bez komentarza, bo... No, ale musiałam sobie chwilę przerwy zrobić. Masakra. Telefon szanownego małżonka wybił mnie tak z rytmu, słuchajcie, że zamiast zrobić pauzę w nagrywaniu, ja to nagrywanie wyłączyłam. Jakby... nieistotne. I nie sprawdziłam, co się jakby dzieje, tak? W związku z czym straciliście sporo. A mianowicie straciliście to, że przekroczyliśmy 5 terraformacji. Straciliście to, że możemy zrobić już platformę ekstrakcyjną i urządzenie wybuchowe. Ja tą platformę ekstrakcyjną starałam się zrobić, ale brakuje mi surowca, a mianowicie brakuje mi aktywatora mnożnika energii. Musimy po niego sobie skoczyć, ale stwierdziłam, że skoczymy sobie już w następnym odcinku. Teraz będzie brakowało czasu, więc po to polecimy za portal kolejnym razem. Ale zrobimy to. I tu pisze, umieść pod anomalią i aktywuj, żeby opuścić planetę. Mówię, super. No to zrobimy sobie szybkie zakończenie gry. Tak jest nienacka. Zrobiłam to. Poszukałam anomalii. Anomalia, jak się okazuje, była tam za wielkimi wrotami w tej jaskini z nadstopem. Polecimy tam, ja do was będę przy okazji gadać. Ja tam to zbudowałam, wysadziłam, mieliśmy 10 sekund na ucieczkę. Cofnęłam się, widziałam, jak tam, prawda, lecą kamulce. Mówię, kurna, uciekać, nie uciekać, co z tym robić? Mówię, dobra, uciekam. Uciekałam, nagle dostałam informację, że jest do ciebie wiadomość. Więc jest spoko. Wracam do bazy, przeczytam wiadomość. No więc przeczytałam tą wiadomość razem z wami oczywiście, prawda? Cała zachwycona. Znaczy właściwie to wkurzona, bo myślałam, że jakby skoro opis tego urządzenia wybuchowego był taki, że wysadzić, żeby się wydostać, to myślałam, że się wydostanę, a okazało się, że nieprawda. Że muszę jeszcze zbudować tą platformę całą. I jak zbuduję tą platformę, to dopiero się wydostanę. No więc wróciłam do bazy, mówię, dobra, to już ustawiam się przed portalem i zaczniemy stąd kolejny odcinek. I w tym momencie, słuchajcie, jak chciałam wyłączyć nagrywanie, to okazało się, że ono było wyłączone. No po prostu... Pobiłam największą lamę internetów.
Nie ma większej. Po prostu nie ma. Nie ma. Nie istnieje większa lama. Oficjalnie od dziś, prawda? Zostaje królową lam internetowych. Koniec, kropka. Jak można było tak zrobić? Jak można było wszystko przez zamieszanie z szanownym małżonkiem, który, prawda, koniecznie miał do mnie jakąś sprawę. Koniecznie chciał pogadać. A ja nie wiem, jakoś nie ogarnęłam wszechświata. Ja pierdziel. Jak ktoś z was nie wybuchł przed ekranem, to jestem pełna podziwu. O, zobaczcie. Tam się wchodziło dalej, tam była taka kula. No i tą kulę tutaj jakby zasypało, nie? Już tam nie wejdziemy, nie zobaczymy, nic nie zrobimy. Poza tym cała planeta stoi. Wszystko jest okej. Tylko tutaj mamy taki drobiazg. Że jak te kamolce tam spadały, taki piękny był widok, jak to leci. Nie wiem, słuchajcie, może pożyczę fragment filmu i wam pokażę po prostu od jakiegoś youtuberka. Może się ktoś zgodzi. I umieszczę po prostu w tym filmie fragment, jak to się dzieje. No, trudno, będę musiała do kogoś napisać, czy ma taki fragment i żeby mi podrzucił, żebyście po prostu no, widzieli, jak to wygląda, tak? Ja piórkuję. No nic. Królowa internetu w niniejszym żegna się z wami. I do kolejnego odcinka. Wtedy będziemy budować platformę. Lecieć znaczy najpierw przez portal, potem budować platformę. I mam nadzieję, że nic wtedy nie wykaszalocę. Dobra, jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki za suby, lajki, komentarze. Oficjalnie możecie po prostu... No, u nas się dawnymi czasy mówiło drzeć łacha ze mnie. Nie wiem, jak się mówi współcześnie. Możecie mi podpowiedzieć. I tak, możecie po prostu płakać ze śmiechu i opierdzielać mnie w komentarzach. Przyjmę na klatę. Na razie, hej, hej.